Tak się jakoś przedziwnie złożyło, że przyczyny odrzucenia tradycyjnych form liturgicznych były podobne jak przyczyny odrzucenia ludowej pobożności. Otóż one wszystkie się wpisywały w taki nurt, który nazwać można antyrytualizmem. No i antyrytualiści to krytykowali zarówno chłopów, jak i na przykład chłopów, i tam różne ludy pierwotne, że one puste rytuały, jakieś odprawiają, że nie rozumieją treści, że robią jakieś gesty, których nie rozumieją. A dlaczego tak gadali? Bo oni nie rozumieli chłopów. Nie rozumieli, że oni jak czego czymś nie mówią, to nie znaczy, że tego nie rozumieją. Nie? Romano Guardini fajnie gdzieś ich tam napisał w jakimś liście, że. Był świadkiem, jak to ludzie samym uczestnictwem i oglądaniem czynności liturgicznych je przeżywali. I tak się jakoś składa, że podobne zarzuty spotkały tradycyjne formy liturgiczne że już są puste, niezrozumiałe i dlatego trzeba je zmienić. Nie? No, i co w związku z tym? Ja to już gdzieś kiedyś o tym mówiłem, i tam gdzieś dam linki do tego. Nie chcę mi się o tym mówić, czy nie chcę, no. Bo wam się pewnie nie będzie chciało słuchać tak długo. No, no to moją taką konkluzją jest to, że drogą do pogodzenia się tradycjonalistów i nowych ruchów, tak zwanych, jest przywracanie. Tego co z pobożności ludowej odrzucono. Czemu to tak wymyśli, wymyśliłem? I to nie ja wymyśliłem. To o tym pisał kardynał Ratzinger, brat Benedykta XVI jeszcze o tym pisał, ksiądz Georg Ratzinger. I tam wielu innych. Jeszcze dawno, dawno temu cyprian Kamil Norwid mówił, że źle ludzie rozumieją z wyższych sfer pobożność ludową. A dzisiaj przecie mamy modę na jakieś fększuje, na jakieś designy. Jakieś skanseny, tam kwiatki ludowe, ostatnie jakieś tam piosenki były pseudoludowe, co to niby my, Słowianie i tak dalej. To wszystko jest pseudoludowe. Nie wiedzą, co, to, co jest istotą kultury ludowej. Ja wam powiem, powiem wam, co jest istotą kultury ludowej. Otóż, nie wzorki, kolorki, festiwale, bo to festiwale, to jak coś już jest na scenie, to już jest martwe. Żywa kultura ludowa polega na tym, że się wszelkie wymiary życia, wszelkie sposoby yy i zap, wszelkie yy, zmysły, jakby były środkiem do tego wyrażać głębokie znaczenia przede wszystkim religijne. Można inaczej powiedzieć, że kultura ludowa, czy kult, powiedzmy inaczej, kultury tradycyjne, zwane są też pierwotnymi, Mistycznymi, niekiedy magicznymi, według mnie nietrafnie z punktu widzenia katolickiego, ale przede wszystkim sakralnymi i religijnymi. To jest ich istotą: że religia się miesza do wszystkiego, że głębokie znaczenia religijne wyrażają się w podstawowych wymiarach życia. Chlebie powszednim, w dachu nad głową, w ubiorze, w czym tam jeszcze, co tam jeszcze jest, w relacjach społecznych, jakichś hierarchiach, pozdrowieniach. I to wszystko stanowi całość bardzo taki spoisty system, w którym jak ktoś wyrzuci jeden element, to, to może zaburzyć znaczenie całości. Tak, jak się czasem w zdaniu wyrwie przecinek. Czy, krop, czy jakiś inny znak interpunkcyjny, czy literkę, to ma on, może mieć ono zupełnie inne znaczenie. Jeśli jesteśmy takimi purystami językowymi, zwracamy na to uwagę, co dzisiaj często się powtarza, to musimy pamiętać, że również w pozawerbalnych środkach wyrazu też to może być istotne, tak samo jak w języku. Dlatego też w kulturze ludowej tak bardzo bano się zmiany, czy bano się, no były zmiany, pewnie, że były tylko pewne rzeczy były trwałe i, i o nie dbano, bo wiedziano, że jeśli się za szybko wprowadzi zmiany, coś, co było długotrwałe, jeśli się to odrzuci, to możemy utracić sens. I tak samo było z tymi przemianami liturgicznymi. Wpadliśmy w taką właśnie sprzeczną z kulturą ludową hermeneutykę zmiany, czy semiotykę Nowości, czy coś, nie wiem jak zwał, tak zwam. Różnie, różnie to zwał. Ja sam myślę, że również to, że w podstawowych wymiarach życia się wyrażało treści religijne, może nas uchronić przed innym zjawiskiem, które jest dzisiaj niebezpieczne, nie tylko oprócz tej semiozy zmiany. Otóż chodzi mi o inflację znaków i znaczeń. Bo tworzymy, żeby wyrazić nasze treści religijne wobec sekularyzacji, która spycha religię do jakichś tam niż wymyślne formy religijne, jakieś okazje. Owszem, ceni się w nowych ruchach to, że one chcą religię jakby przeżywać we wszystkim. Tak, tylko czasem yy, to też nie jest ludzi wina, nie wiem, no. Nie wiedzą o tym, że nie chodzi o to, żeby religia się przystosowywała do wszystkiego, ale żeby wszystko się przystosowywało do religii, nie? O to chodzi, o ten kierunek, my żeśmy przewrócili ten kierunek. I w kulturze ludowej on jeszcze był rozumiany, czy tam w kulturach tradycyjnych, jak zwał, tak zwał, nie? Ym... Także to wyrażanie sensów poprzez podstawowe wymiary życia może nas uchronić przed inflacją znaków, a także pozwoli nam lepiej zrozumieć mszę świętą. Bo niestety te reformy liturgiczne oderwałem się świętą od, od pobożności ludowej. Bo ta pobożność też zaczęła upadać, ale one obie, te stare odrzucone formy liturgiczne, odrzucone niesłusznie i pobożność liturgiczna, pobożność ludowa. Nie mówię tu o tym, żeby, żeby się zacofać, żeby nie było żadnych nowinek technicznych i tak dalej, bo one wcale z pobożnością ludową nie są sprzeczne, jak niektórzy mówią. Z, z kulturą ludową. One mogą powoli, stopniowo jakoś tam w nią wchodzić, tylko żeby nie burzyły, żeby się wpisywały w sakralne, w sakralny system y, kulturowy, wyrażający konkretne znaczenia, światopoglądy. Jeśli ktoś jest katolikiem, to to jest zazwyczaj katolicki światopogląd, nie? Więc na to zwracajmy uwagę. Róbmy sobie ołtarzyki w domach, przyróćmy ludowe stroje, nie ludowe chodzi o te trwałe zasady, które były przez całe wieki. Nie tam, że kobieta w spódnicy, mężatka tam w chustce to miało bardzo głębokie. To nie był wyraz dyskryminacji, tylko wręcz wyjątkowej godności kobiety. I szkoda, że ktoś taką plotę puścił, pomieszał i wylał dziecko z kąpielą. Tego taką mam propozycję. Nie tam w linkach jeszcze dam tekst. Nie będę teraz gadał. To z Panem Bogiem.